Witajcie! Szczęśliwego nowego roku 2021. Tak, już chciałem powiedzieć 2022, widzicie? Wszystkiego najlepszego, oby wam się spełniły wszystkie te najfajniejsze marzenia. Słuchajcie, wczoraj była akcja niespodziewana. Przyszedł Robert i zrobiliśmy... Może wam pokażę, co zrobiliśmy. Nie było czasu nagrywać, bo to była taka szybka akcja, a wiecie, że dzień krótki. Czekajcie, tylko muszę to tu jakoś podstawić. O, dobra, dzień krótki. No i o, widzicie? Elegancko zamontowane tłoki. I zobaczymy, czy dzisiaj jeszcze uda się nam, bo dzisiaj Sylwester, słuchajcie, to nie wiem, czy uda się nam zamontować głowicę, to zobaczymy. O, ja to z powrotem dam, nie wiem po co tą szmatkę, pewnie po to, żeby wilgoć nie łaziła, ale jak tak dał, to znaczy tak ma być. No. Ach. Także tłoki siedzą, a miałem tylko przygotować, słuchajcie, wał, oczyścić i cylindry oczyścić. Ten cylinder, który był wcześniej demontowany, jest założony już jeszcze raz, dokładnie tak jak trzeba, zgodnie ze sztuką. Także takie coś, ale zanim to zrobiliśmy, ja siedziałem w piwnicy i szykowałem powoli tłoki i zaraz to wszystko zobaczycie. Witajcie! Niestety tutaj jestem w piwnicy. Słabo światło, takie oświetlenie, więc to będzie troszeczkę... No nie wiem, mam nadzieję, że będzie jakoś widać, ale chodzi o co. Wyjąłem, jak widzicie, tuleję tutaj cylindrową. Przestawimy na razie ten tłok. Zajmiemy się tuleją. No i powiem wam, widzicie to? Tutaj ścięło tą uszczelkę. Przy wyciąganiu, bo ona jest od tej strony, jak była dociskana, to powinna, gdyby to był z tamtej strony się ścięła, tu jak ją wyciągałem, to z tej strony wycięło ją przy wyciąganiu. Tutaj też jest ścięta. Jeszcze obejrzymy ją dookoła. Nie, tylko w tych dwóch miejscach i ta jedna, ale pojadę do sklepu, kupię dwie te uszczelki, o-ringi, dlatego że będą już nowe zakładane, nie będę tych używanych montował. Założę też te dwa, kupię też te dwa nowe, dwie podkładki te miedziane, dystansowe takie. No i zajmę się jeszcze raz tematem tulei, ponieważ popełniłem błąd przy montażu. Myślałem, że to trzeba po prostu, że tamta pasta, która idzie w blok, ona się robi w jakiś sposób twarda i to wszystko, i potem już normalnie się smaruje smarem. Natomiast okazuje się, że jednak nie. Ja zapomniałem o tym filmie od Przema, oglądałem go parę razy, ale uciekło mi to z głowy. No i posmarowałem blok pastą, a cylinder posmarowałem smarem, no i po prostu tego się w ten sposób nie robi, kiszka wyszła. Także to na pewno poprawię. Także przygotowałem sobie już tutaj kuwetę do mycia. To wszystko pójdzie do mycia. Oczywiście widzicie, jeszcze tutaj mam linki dwie. Jedna ta oryginalna z PRL-u. Jeszcze z PRL-u. I co zrobimy? Zrobimy, słuchajcie, to. Ja założę kamerę. Mam nadzieję, że widać, że wyjmiemy tą linkę, tą indyjską, i przyjrzymy się jej, bo ona jest taka sama jak w tej żółtej, i przyjrzymy się jej, słuchajcie, jeśli chodzi o to wystawanie tutaj. Tu widzicie, wystaje troszeczkę ponad pierścień, ten zakręcający,
A co się z nią tu dzieje? O, i tu też wystaje poza pierścień. Tamta chyba nie wystawała, co? Może tamta jest jakaś felerna, bo teraz widzę, że ta jest dłuższa. W każdym razie, jak będę montował, to obrócę ją jeszcze raz tamtą i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czyli wyciągnę ją z tej strony i włożę ją od tej strony. Ale jeszcze to zobaczymy. Tymczasem ta jest dosyć interesująca, bo mówię, widać ewidentnie dwie końcówki wystają ponad pierścień ten do przykręcania. I tym się zajmiemy. Przy żółtej. O, ale to schowamy tymczasem. I zobaczymy jeszcze raz tą oryginalną. Ale widzicie, zobaczcie, jaka jest różnica nawet w samym pancerzu. To jest takie coś, o tym przynajmniej 2 razy grubszy pancerz. No i zobaczmy. Jak tutaj, no tutaj tak samo wystają, widzicie? Tu wystaje, weźmy ten drugi. O, i tu również ta linka wystaje z dwóch stron. Aha, bo tutaj jest to, że ona głębiej nie pójdzie. Także tak to wygląda. Zobaczymy, słuchajcie, jak to się będzie przedstawiało. Także tu z tymi linkami jeszcze raz podziałamy. A tymczasem trzeba będzie się zabrać za. Ja to może zostawię tu na oknie. A tymczasem będzie trzeba się zabrać jeszcze za czyszczenie tłoków. Jakoś dokładnie to oczyścić. Tu gdzieś sobie zostawiłem jeszcze, słuchajcie. Pierścienie. Tylko gdzie je dałem? Aha, i tu jest jeszcze ten stary licznik. Stary licznik. To zobaczymy, on pójdzie. Tam coś grzechocze, nie wiem, może coś tam się uszkodziło. Zajmiemy się tym później, a tu w każdym razie zajmiemy się jeszcze czyszczeniem tłoków. Tu na parapecie zostawiłem pierścienie i tymi pierścieniami, słuchajcie, tu te rowki wszystkie dokładnie oczyszczę, tym grubszym olejowym i tym, zaraz go urwiemy, ułamiemy i tutaj te rowki tak samo, żeby to wszystko było idealnie czyste, żeby można było założyć nowe pierścienie i wtedy będzie wszystko grało. W każdym razie działamy. Zobaczymy, czy się uda ten film puścić dzisiaj, czyli w poniedziałek. A jeżeli nie, no to myślę, że będzie już jutro. Także przygotuję się i zaraz zabieram się do roboty. No, wstępnie, słuchajcie, oczyściłem ten jeden tłok. Teraz może zanim jeszcze ropa. No kurczę, nie ma miejsca człowiek na nic. Jeszcze trochę tą kuwetę przetrę. Wlejemy trochę ropy. To już sobie przygotowałem. Wystarczy. O. I teraz go tu wstawimy i go trochę spróbujemy doczyścić. Jak to będzie wyglądało.
Mam nadzieję, że to będzie działać tak, jakbym chciał, żeby działało, że wszystko będzie dobrze, ale powiem Wam, że to, co teraz robię tutaj, to robię pierwszy raz w życiu. Nawet takie mycie elementów silnika, to nigdy tego nie robiłem, bo nigdy mi to było niepotrzebne do niczego. Tu jeszcze. No i co? I przydałoby się jeszcze wymienić przy okazji panewki, co? Pewnie, że tak. Tu weźmiemy kawałek tej szmaty. Gdzieś tutaj napocząłem, ale o, chyba tu. O ty kurczę, mocna jest. To jest. No wygląda na czyste. Tutaj żadnych brudów w tych rowkach nie widzę. Także będzie chyba można zakładać pierścienie. No ale to najpierw, zanim przystąpię do zakładania pierścieni, wszystkie tłoki przygotuję, żeby były czyste, ładne. No i oczywiście zamontuję też panewki. Wszystko po kolei. Także, żeby było jak należy. I mówię, no ja się z tym spieszył nie będę, ponieważ nigdy tego nie robiłem. Ale zrobię to wobec tego, niech mi to zajmie dłużej, ale niech to wyjdzie porządnie. O! Jak już mamy taki tłok, tutaj chyba te brudy to mogą zostać takie, bo to i tak się wszystko nie wiem, jakiś zadzior musiał się o coś obić, to nie może być taki żaden zadzior, to jest kiszka. No wygląda, jakbym tutaj gdzieś nim uderzył. Widzicie to? Jest zadzior. Jakby to papierkiem potraktować. No, trochę kicha, ale... No już prawie nie ma. No, już zlikwidowane. No ale mimo wszystko jakieś tutaj takie musiałem gdzieś przywalić. I się odkształcił tu. No i nie wiem, czy to będzie miało wpływ, czy nie. No tutaj nie ma już nic. Śladu. Dobra. Trochę tych przygotowań będzie. Nie będę Wam tego wszystkiego pokazywał, bo to jest taka trochę żmudna i monotonna robota. Ale pokażę Wam, jak wszystko będzie już umyte, przygotowane z założonymi panewkami. Tutaj oczywiście będą założone te nowe o-ringi.
Tymczasem jadę do sklepu właśnie po te o-ringi i ewentualnie jeszcze zobaczę, czy coś tu mi się jeszcze nie przyda. Tymczasem to zostawiam. I taki dzisiaj króciutka wrzutka. Zobaczymy, co się będzie z tego działo. Tymczasem możecie napisać, co myślicie o tym zaziorku takim delikatnym. Ja go już zeszlifowałem, więc go nie ma, ale czy w ogóle to można robić takie rzeczy, czy nie? Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć! No, także widzicie, tak to doszło do tego, zanim tutaj to wszystko przygotowaliśmy, tą robotę. No, ale wszystko fajnie poszło na całe szczęście. Jak widzicie, mróz ścisnął. Nie wiem, ile jest, no nie patrzyłem na termometr. Ale w każdym razie mróz jest, więc na pewno będziemy musieli troszeczkę poczekać, aż to wszystko odmarznie. I być może zabierzemy się dzisiaj jeszcze do roboty. Zobaczymy tylko, bo to wiecie, Sylwester to jest trudny dzień. No, ale jeżeli będzie wszystko, taki ten dzień będzie fajny, zobaczcie. O, latać nie wolno, zobaczcie, widzicie? A ten lata. Ale piękne niebo, co? No, w każdym razie, jeżeli tak by się pogoda utrzymała, no to kto wie, może rzeczywiście założymy miskę, pompę olejową, głowicę. I właściwie na dobrą sprawę ze 2-3 godzinki góra. No i silnik odpalony. I można by powiedzieć, że ciągnik jest już prawie, bo mu niewiele brakuje, żeby go skończyć. I będzie jeździł. W każdym razie takie coś. Także. Słuchajcie, bo w tej chwili jeszcze co chciałem Wam powiedzieć. Chciałem Wam bardzo, bardzo serdecznie podziękować, bo jest w tej chwili na kanale już prawie 8 tysięcy subskrybentów, co mnie bardzo, bardzo cieszy i dziękuję, że jesteście ze mną. W każdym razie brakuje tam jeszcze kilkanaście chyba subskrypcji i osiągniemy 8 tysięcy, także wspaniała sprawa na koniec roku. No i zobaczymy, czy to się uda jeszcze przed Nowym Rokiem osiągnąć, czy może już po Nowym Roku. Także to tyle jeszcze raz. Bawcie się dobrze. Dzisiaj nie będę zanudzał, nie będę Wam tutaj pokazywał jeszcze innych rzeczy. Następny filmik już na pewno będzie w przyszłym roku. Także miłej zabawy, trzymajcie się i do zobaczenia w Nowym Roku. Cześć!